Hej, cześć, siemanko, z tej strony Jurajski Staś. Dzisiaj przyjrzymy się zestawowi LEGO Creator 31064. Nazywa się on Przygody na Wyspie i zawiera 359 klocków. Ja użyłem sobie ten zestaw i za chwilę go sobie zrecenzuję. Tutaj mamy taki trochę mniejszy zestaw niż poprzedni. Najpierw zaczniemy od postaci. Mamy tutaj taką postać z czerwoną koszulą i ma tutaj guziki, zapinane guziki ma w koszuli, brodę ma i wąsy. Tutaj ma jeszcze włosy takie ciemnobrązowe. A spodnie są w takim samym kolorze, co wagoniki z poprzedniego odcinka. Dobrze. Tutaj mamy trochę wody, jak widać. Tutaj jakiś kawałek piasku. Jakiś taki dziwny, bardzo żółty ten piasek, w przeciwieństwie do tego. Mamy tutaj dwukolorową palmę. Liście tej palmy mogą się obracać. I tutaj mamy jakąś dziurę do domku, ale bez szyby, co jest minusem. Tutaj możemy sobie załączać ten wiatrak. I on daje prąd, jak go ten wiatr obraca. W sumie nie wiem, po co tutaj są jakieś załączniki. Może do prądu w środku. Tutaj mamy rybkę taką, jak na rollercoasterze. Wyciągniemy sobie grilla. Ma on tutaj takie jeszcze ma tutaj taki rozżarzony węgiel jeszcze. Ognia trochę jest. No. Chyba będzie go musiał zgasić potem ten pan. Dobrze. Tutaj mamy jakieś czerwone światełko chyba. A tutaj mamy stoliczek, czerwony kubek i butelkę szklaną zieloną. I teraz sobie zobaczymy, czy ona też jest pusta, tak jak u tego szkieleta. No, też jest pusta. Teraz pójdziemy sobie pooglądać. Dalej domek. Tutaj mamy łopatę i kilof. Przyczepione są do tej ściany. A dalej mamy tutaj jakieś liście przy wejściu i papugę. Podobna trochę do tej, co była na kolejce. Różni się tylko tym, że tutaj nie ma zielonego, tylko ma czerwone. Tutaj kolejne światełko, tym razem zielone. Przejdźmy sobie do środka. W środku mamy tutaj jakąś mapę. Ja tu może poświecę, żeby było lepiej widać. Mamy tutaj mapę i jakąś lampkę na stoliku. Tutaj mamy wieszak z czapką powieszoną. Tutaj mamy jakieś półki, a tam mamy parapet i okno. Dobrze, wejdźmy sobie dalej. Wchodzimy po drabinie i widzimy tutaj takie łóżko żółte z granatową poduszką. Tutaj mamy jakąś lampkę i jakieś czerwone coś. Zaraz wam pokażę, że postać może się tutaj zmieścić. Jak widzicie, tutaj postać się mieści do tego łóżka, ale druga już nie wejdzie. Tutaj mamy szybę taką z łodzi i dach. Dosyć fajnie to wygląda, ten zestaw. Tutaj mamy taką zieloną flagę malutką. I no, z daleka ładnie wygląda ten zestaw. Fajnie się prezentuje.
Polecam. Cena katalogowa to 130 zł, ale można znaleźć taniej na internecie, jak się dobrze poszuka. Ja akurat mam ze sklepu Lego. I no, fajny ten zestaw. Można tutaj jeszcze, tak jakby nie było tego liścia, to by można było tak poruszać tym wiatrakiem. Ale jest liść i nam w tym przeszkadza. Dobrze, a więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, to dajcie subskrypcję, dzwoneczek i lajka. Jeśli chcecie więcej, piszcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie.